Stany Zjednoczone kupują Trójmorze. Kościół reaguje na zachowanie Rydzyka. Coraz więcej Polaków chce wyjechać na stałe. I na koniec ciekawostka absurdalna prosto z Apple'a. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na koniec wraz z drętwym sucharem będzie jeszcze rozdanie nagród, tak jak informowaliśmy 2 tygodnie temu. Wiem, że rozdanie książki miało być tydzień temu, ale w niedzielę nie wypuściliśmy żadnego filmu, bo YouTube. Więc sorry, ale dzisiaj będzie rozstrzygnięcie. Lecimy z pierwszym tematem. Chodni są przestarzałe elektrownie, wolne pociągi, słabe drogi, uzależnienie surowcowe od Rosji oraz wolny internet. Z tego powodu powstał projekt Trójmorza, który ma wspierać... Amerykańskie władze przeznaczą $300 milionów na fundusz Trójmorza. Powstały w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Środki zostaną wykorzystane na m.in. inwestycje energetyczne w Europie Wschodniej. Amerykańska agencja rządowa DFC zatwierdziła $300 milionów wsparcia dla funduszu Trójmorza. Dziś zarząd DFC zatwierdził $2,1 miliarda na inwestycje rozwijające i wspierające projekty, które wzmocnią energetyczne bezpieczeństwo w Europie Wschodniej, bezpieczne sieci komunikacyjne w Afryce oraz światową walkę z Maurycym, napisał na Twitterze szef DFC Adam Boller. Z tej kwoty $300 milionów przekazanych zostanie na fundusz Trójmorza. Czytamy w oświadczeniu na stronie tej amerykańskiej agencji rządowej. Według Bollera wsparcie finansowe rządu USA będzie kluczowe dla ułatwienia inwestycji sektora prywatnego. Ma to się okazać szczególnie istotne przy reagowaniu na gospodarcze i zdrowotne skutki pandemii. Środki na fundusz zdrowia mają przyspieszyć inwestycje w sektorach takich jak energia, transport i infrastruktura cyfrowa w Europie Wschodniej. O zamiarze przekazywania przez Stany Zjednoczone $1 miliard na inwestycje energetyczne w ramach inicjatywy Trójmorza poinformował sekretarz stanu Mike Pompeo. Władze USA wyjaśniły później, że $300 milionów na fundusz Trójmorza będzie stanowić pierwszą transzę wsparcia. Następnie do każdych $3 zainwestowanych przez kraje Trójmorza Stany Zjednoczone dorzucą $1 aż do maksymalnej kwoty $1 miliard. Bezpieczeństwo energetyczne, czyli uniezależnienie się od dostaw paliw kopalnych z Rosji. Trójmorze od wielu, wielu lat było dość pożądane przez mocarstwa i od 39 niewiele się zmieniło. Teraz ponownie niespodziewanie powraca temat tego projektu za sprawą Amerykanów, którzy chcą w teorii ziścić plan Bidena o sprawieniu, by świat był bardziej zielony, zasypując nas pieniędzmi, jednocześnie z europejskiego konglomeratu sąsiadujących państw Trójmorza zrobić sobie pole do czego? Do kolonii? Popatrzcie, wcześniej można było mówić o tym, że to Trump chce finansować Trójmorze na przekór Unii Europejskiej, ale teraz, kiedy Biden się z tego nie wycofuje, można domniemywać, że chcą ten projekt przynajmniej pośrednio kontrolować. A to miejsce idealne pod rozwój handlu, a jako, że i tak mają już u nas bazy wojskowe, to czemu nie mieliby poszerzyć swoich kompetencji? Jak już zaczęli, to raczej chcieliby dokończyć swój plan i ewentualnie go rozwinąć, więc miejsce, jakie sobie obrali za cel, jest jak najbardziej zrozumiałe. Problem w tym, że w praktyce Polska w trójmorskim projekcie dąży do tego, by uniezależnić się od Unii Europejskiej, a tak swoją drogą, nie wiem czy widzieliście, ale kilka lat temu już zrobiliśmy cały film o Trójmorzu i o tym, co państwa Trójmorza sądzą o Polsce. Widzieliście? Jak nie, to tutaj macie link i mały fragment. W ostatniej ankiecie z około 4,5 tysiąca głosów ponad 60% zagłosowaliście na temat, co kraje Międzymorza myślą o Polsce. A wy jak myślicie? Czy Stany Zjednoczone chcą faktycznie przejąć kontrolę nad tak ważnym dla nas projektem? Podzielcie się koniecznie w komentarzach waszym zdaniem, a skoro rozmawiamy już o dużych inwestycjach, to przejdźmy do wiadomości z Polski. Dostałem też wiadomość dzisiaj, w czasie mszy świętej, od księdza biskupa Edwarda Janiaka. To jest współczesny męczennik. Tadeusz Rydzyk ma znów kłopot. Niezwykła akcja zwykłych księży, zakonników i sióstr zakonnych. Stanęli po stronie nieodpowiednich ludzi. To ich odpowiedź na milczenie zdecydowanej większości polskich duchownych i hierarchiów kościoła na słowa ojca Tadeusza Rydzyka wypowiedzianych na 29 urodzinach Radia Maryja. To jest współczesny męczennik. Media to zrobiły, nie dajmy się katolicy, że na jakiegoś księdza zaczną warczyć i jakieś filmidło zrobią i wszyscy się potem trzęsą. Udowodnij winę, a nie ja mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem, powiedział Tadeusz.
Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta przekonywał również, że filmy dokumentalne o tej sprawie w kościele to manipulacja i oszczerstwo. To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, co się dzieje. Mówił też podczas uroczystości Rydzyk. Te słowa wywołały prawdziwą burzę. Zareagował na nie prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, domagając się wyjaśnień w tej sprawie. Przepraszali za nie przecież biskup Grzegorz Ryś oraz biskup Damian Muskus. Ostatecznie za swoje spontaniczne wypowiedzi przeprosił także sam ojciec Tadeusz Rydzyk, choć nie wszyscy uwierzyli w ich szczerość. Teraz zareagowali nie hierarchowie, ale zwykli księża, zakonnicy i siostry zakonne. Jeśli jeszcze ktoś z wiernych, kapłanów czy biskupów kościoła katolickiego w Polsce zadaje sobie pytanie o granicę, poza którą należy wejść w konflikt i jawnie wystąpić po stronie braci i sióstr cierpiących dzisiaj z powodu skandalicznych wypowiedzi niektórych hierarchów przy milczącej aprobacie pozostałych pasterzy, to po sobotniej wypowiedzi Tadeusza Rydzyka o biskupie męczenniku oraz o uleganiu pokusie, która miała miejsce w obecności 14 biskupów oraz kilku ważnych przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej, uzyskał odpowiedź. Napisał na swoim profilu na Facebooku dominikanin ojciec Tomasz Biłka. Przekroczyliśmy ostateczny punkt, poza którym dalsze milczenie jest oczywistym złem, dodał duchowny. Dominikanin zwrócił uwagę, że tylko trzech hierarchów zabrało głos w sprawie słów ojca Rydzyka. Milczenie reszty hierarchów, brak sprzeciwu księży, klerykalizm świeckich sprawia, że twarz kościoła coraz bardziej jawi mi się jako twarz antychrysta, ocenił ojciec Biłka. I Pan Jezus przyszedł podnosić nas wszystkich. Jak widzimy, kontrowersje związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem jeszcze się nie skończyły i mogą trochę potrwać. No w końcu teraz przedstawiciele kościoła wprost powiedzieli, że to, co pokazał ojciec Rydzyk na ostatnich urodzinach Radia Maryja, to przygięcie pały. I faktycznie samo mówienie takich rzeczy wołało pomstę do nieba, i to tak dosłownie. Głównie dlatego, że wprost wynika z jego słów, że traktuje słuchaczy i widzów swoich mediów jak pożytecznych idiotów, którzy łykną to dosłownie wszystko. Nawet nie potrzeba niczego udowadniać, wystarczy powiedzieć, że ktoś jest niewinny i już. Smutne to tym bardziej, że Kościół ma masę innych problemów, jak choćby to, że coraz mniejsza ilość osób postanawia się ochrzcić, postanawia chrzcić swoje dzieci. Czy to wynik Maurycego? Czy może ludzie po prostu zauważyli, że coś nie gra? Nie wiem, podzielcie się waszą opinią w komentarzach, bo Polacy już swoją opinią się podzielili, a w zasadzie złożyli życzenia dla ojca Tadeusza Rydzyka z okazji 29. urodzin Radia Maryja. Jeśli nie widzieliście jeszcze naszej sondy ulicznej, to koniecznie tutaj klikajcie, macie fragment. Tak, żeby zniknął i już nigdy nie wracał. Żeby zniknął. To smutne. Koniecznie sprawdźcie ten materiał, tutaj klikajcie. Kanał Co Mówią, tam wprowadzamy przynajmniej raz w tygodniu sondy uliczne na podstawie waszych pytań, dlatego też rozwijacie ten kanał z nami, możecie tam też nie tylko dołączyć się do dyskusji, ale również zaproponować temat na kolejny tydzień. Wbijajcie kanał Co Mówią, a teraz lecimy z kolejnym tematem. Czym są podatki i jakie są ich rodzaje? Czym jest progresja podatkowa? Jakie są inne, obok podatków, daniny publiczne? Życie na dwa domy w przypadku Polaków, którzy pracują w Holandii, w przyszłym roku się skończy. Wielu deklaruje, że zlikwidują jeden adres, ten w Polsce. Wszystko przez nowe zasady opodatkowania, których się wielu obawia. Tymczasem eksperci uspokajają, tylko dla niewielkiej grupy będą one niekorzystne. Pan Radosław pochodzi z Bydgoszczy. Do Holandii wyemigrował kilka lat temu, początkowo kursował pomiędzy Polską a krajem tulipanów. Po dwóch latach postanowił zostać już tam na stałe, po roku dołączyła nawet do niego żona. Nic polskiej skarbówce nie dopłaca. Wymeldowałem się z Polski i nie wrócę przed 60 rokiem życia, zaznacza już na wstępie rozmowy. O jakie dopłacenie chodzi? O ograniczenie ulgi abolicyjnej dla Polaków pracujących za granicą. Z szacunków wynika, że ma to dać ponad 200 milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetu. Pan Radosław podkreśla, że w nowej ojczyźnie żyje mu się świetnie. Pracuje w logistyce, nawet dorobił się własnego domu. Najważniejszy cel już osiągnąłem, powiedział. Mogę odetchnąć, dostałem stały kontakt. To daje duży komfort psychiczny. Żyję w Holandii na dobrym poziomie, tłumaczy. Na pytanie, ilu musiałoby dopłacać od przyszłego roku polskiemu urzędowi skarbowemu, gdyby nadal żył na dwa domy, odpowiada, że według jego wyliczeń od 1,5 do 2000 euro rocznie. Z kolei Przemysław Malik dopiero wybiera się do Holandii. Deklaruje, że wszystko, co ma w Polsce, przypisze wcześniej na żonę i wymelduje się z kraju. Czy to wystarczy, by uniknąć płacenia podatków w Polsce, jeśli będę przyjeżdżał tylko na 100 dni? Pyta na jednym z forów polonijnych. Pani Agata z Krakowa, która również chce wyjechać do pracy w Holandii, informacji o tym, jak uniknąć podwójnego opodatkowania, zasięgnęła już u źródła, czyli w swoim urzędzie skarbowym. Powiedzieli mi,
że mam zmienić w dokumentach miejsce zamieszkania na to zagraniczne, tak by mnie już nie obciążali już w Polsce żadnym podatkiem. Pisze i dodaje, że na wszelki wypadek wymelduje się z kraju przed wyjazdem. Lepiej dmuchać na zimne. Kwituje. Holandia to jeden z tych krajów, gdzie Polaków stale przybywa. Aktualnie tamtejsza Polonia liczy 250 tysięcy osób, a co tydzień do pracy wyjeżdża kolejne 100 osób. Nasi rodacy pracują tam głównie w rolnictwie, sadownictwie, przemyśle spożywczym, w fabrykach, magazynach, centrach dystrybucyjnych. Jeśli pośrednikiem jest agencja pracy, zarabiają najniższe stawki. W przypadku pracowników, którzy ukończyli 21 rok życia, jest to obecnie 1685 euro brutto, czyli 1577 euro netto miesięcznie. Do tej pory przy tak niskich zarobkach Polacy nie płacili w Niderlandach podatków wcale. Podatek w języku prawniczym to świadczenie pieniężne, które jest przymusowe. Nie mamy możliwości niepłacenia podatku. Czy oni serio myślą, że robiąc tego typu rzeczy przekonają ludzi z Polski, żeby wrócili do ojczyzny? Tutaj jest totalnie na odwrót. Nikt nie będzie wierzył politykom i ryzykował, bo nawet poprzedni news pokazuje, że z jednej informacji można zrobić sobie coś zupełnie innego i sobie przeczyć. Proste prawo to mniej zmęczony umysł i mniej frustracji. Ludzie zaczną wyjeżdżać znów, tylko nie do Holandii, a innych krajów. Ulga abolicyjna miała na celu zrównanie sytuacji podatkowej Polaków pracujących za granicą, a to takie cudeńka. 10 tysięcy rocznie za to, że jest się Polakiem do skarbówki? Bycie patriotą to jedno, ale dawanie się rżnąć przez aktualnie rządzących Polską, żeby ci mogli wydawać swoje przysłowiowe 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, już patriotyzmem za bardzo nie jest. Zwłaszcza, że ganiają tylko tych wybranych, niepasujących do narracji ugrupowania. Polonio, wypowiedzcie się, jak to u was wygląda. Zapraszam do komentarza, a teraz na poprawę humoru, pora na trochę memów. Price, a little quiet, but not so quiet. Addition to Apple's holiday season stuff, a little one more thing on top of their one more thing. So they've added to their headphone lineup. Apple przygotował na ten rok jeszcze jedną niespodziankę w postaci słuchawek AirPods Max. Pierwszy nauszny zestaw z tej linii zrujnuje jednak budżet świętego Mikołaja, bo został wyceniony na astronomiczne 2799 zł. Linia słuchawek AirPods doczekała się właśnie kolejnego przedstawiciela. Do modeli AirPods oraz AirPods Pro, które są odpowiednio pchełkami i słuchawkami dokanałowymi z ANC, dołączyły właśnie AirPods Max. To model nauszny, który również oferuje redukcję szumów, a biorąc pod uwagę cenę, powinien przy okazji parzyć kawę i masować plecy. Za pierwsze nauszne słuchawki bezpośrednio od Apple'a trzeba będzie zapłacić tyle, co za dwa douszne zestawy razem wzięte i jeszcze trochę dorzucić. Klienci, którzy zdecydują się na zakup tego modelu, mogą jednak liczyć na to, że będą mogli je założyć, by odciąć się od bliskich podczas rozmów o polityce przy wigilijnym stole. Apple ujawnił, że sprzedaż nowego modelu rozpocznie się 15 grudnia, ale przedsprzedaż rozpoczęła się już kilka dni temu. Co ciekawe, w przeciwieństwie do AirPodsów i AirPodsów Pro, które można kupić w dowolnej wersji kolorystycznej pod warunkiem, iż jest to kolor biały, AirPods Max dostępne są w 5 wersjach kolorystycznych. Szarym, srebrnym, niebieskim, zielonym i różowym. W naucznikach znalazło się zaś miejsce na przetworniki o średnicy 40 mm, które mają dawać krystalicznie czysty dźwięk. A co one potrafią? Podobnie jak w innych modelach AirPods, pojawi się tutaj wsparcie dla automatycznego parowania po Apple ID, ANC, trybu przezroczystego, dźwięku przestrzennego udającego, iż iPad lub iPhone są jego źródłem, a także opcji słuchania przez kilka osób na kilku różnych zestawach jednocześnie. Do tego dochodzą adaptacyjny equalizer i bezdotykowa obsługa za pomocą Siri. Co jest przy tym niemałym zaskoczeniem, w obudowie AirPods Max znalazło się miejsce na cyfrową koronkę rodem z Apple Watcha. Można ją wykorzystać do kontrolowania słuchawek, np. poziom głośności, następny poprzedni, odbierz albo odrzuć połączenie itp. Bez uciekania się do pomocy asystenta głosowego lub dotykania innego urządzenia, telefonu lub zegarka. In this case, with the bands as a handle. Ach, no, kochany internet, za to naprawdę trzeba cię szanować, bo jak wyjdzie tylko coś kontrowersyjnego, jak te słuchawki, to proszę, zawsze potrafisz poprawić humor. Ale zanim się pośmiejemy, pogadajmy może o tych słuchawkach. Na początku tego omówienia przytoczyłem też, że są to słuchawki kontrowersyjne. A już samo to określenie może być dla niektórych kontrowersyjne, bo przecież to Apple, każdy się spodziewał wysokiej ceny. No ale cholera, 2800? Jeszcze raz, 2800 zł. To już nie jest sytuacja jak z wyborem telefonu Android czy iOS. Te słuchawki realnie nie są wiele lepsze od konkurencji, która daje ci o wiele więcej za dużo mniej. Z telefonami jest o wiele łatwiej, że faktycznie widać w nich różnicę. Android daje ci prawie pełną swobodę o to, jak ma działać telefon, a Apple daje ci wygodny, działający, szybki system, który
rzadko się crashuje i ma sporo do zaoferowania, jeśli chodzi o współdzielenie plików na koncie Apple. Jeśli ty i wszyscy twoi znajomi, z którymi chciałbyś cokolwiek robić, też mają Apple'a. Ale tutaj, no, tutaj jest to jawne zdzierstwo. Dawanie produktu, który nie dość, że w produkcji jest wart dużo, dużo mniej, to finalna wycena też jest na maksymalnie kilkaset złotych. Cena rynkowa, sklepowa, cena ma z kosmosu. Z jednej strony, no cóż, podobna strategia do tej większości marek premium typu Gucci, Louis Vuitton i podobnych. Wiadomo, fani zapewne i tak kupią, ale sama cena wskazuje też na to, że i jakość powinna być świetna. A tu proszę. Specyfikacji nie oszukacie. A, jeszcze obiecane memy. Problem w tym, że jeśli to faktycznie idzie w kierunku wąskiej grupy bogatych fanów marek premium, które są w jakiś sposób kolekcjonerskie, no to spoko, ale zazwyczaj jest tak, że zaraz za Apple'em idą wszystkie inne duże marki jak Samsung, Huawei, Sony czy nawet LG. Za chwilę może się okazać, że rynek słuchawkowy stanie się cholernie drogi przez to, że jabłko teraz postawiło pierwszy krok. Przecież teraz już ceny iPhone'ów nie odbiegają nawet za bardzo od flagowych Samsungów cenowo. Są wręcz identyczne. A przecież jabłko wcale tak bardzo nie podrożało od tego czasu. To Samsung uznał, że skoro robi równie dobre, a może nawet lepsze telefony, to dlaczego ma je sprzedawać z dużo niższą marżą, skoro ludzie i tak kupują iPhone'y za 6 koła? Dlaczego mieliby sprzedawać swój telefon za 3,5? Jeszcze w 2017, kiedy wychodził Note 8, kupiłem nówkę za bodajże 3200. I to już była cena z kosmosu, jak za najdroższy telefon Samsunga. A teraz? Proszę bardzo. No cóż, drętwy suchar. Witajcie, z tej strony montażysta Macieja. Dzisiaj ja wam przedstawię suchara, a przygotowałem mega mocarza. Słuchajcie tego. Dlaczego włosy łonowe są kręcone? Żeby nie kuły w oczy. Tego suchara mamy od tego grupowicza, za to serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotą książkę Instagram bez filtra. Do samej książki macie oczywiście link w opisie, jakbyście chcieli się zapoznać. Jakiś czas temu robiliśmy jej małą recenzję. No i oczywiście podaj nam na maila swój adres. A jeśli wy chcecie dostać swoją złotą statuetkę, albo kto wie, może kolejną nagrodę konkursową, to koniecznie dołączajcie do naszej grupy Podstawki Macieja Reaktywacja, do której link macie również w opisie. Tymczasem trzymajcie się bardzo ciepło. Przypominam o sondach ulicznych, do których linki zaraz wam się tutaj wyświetlą. Na koniec, zamiast napisów końcowych, jeszcze macie mały fragment którejś z sond. Wbijajcie tam kanał, co mówią. Trzymajcie się ciepło. Chciałeś być chybki, nie spojrzałeś, nabrałeś koszyk i w nim cuchną frytki. Poruszamy się w przestrzeni poetyki, więc rybki wcale nie śmierdzą, bo nigdy nie śmierdział pieniądz. Cóż, znów okazuje się tylko kruszkiem, na przyszłość będziesz mieć nauczkę. To co istotę napisane małym druczkiem, wnuczek z udziejem, a złoci z wnuczkiem. Nie da rad nic załatwić, trzeba by...